Witam was w moim let's playu z gry Broken Sword The Sleeping Dragon i będziemy kontynuować naszą rozgrywkę. Zakończyliśmy na tym, że przyjechaliśmy z powrotem do Paryża i w poprzednim odcinku byłem debilem, bo wyłączyłem mikrofon i nie mieliście części materiału, no ale to tak. Postaram się dzisiaj nagrać to już wszystko do końca, żeby mieć święty spokój, także bez zbędnego gadania jestem i nagrywam. Szczypiorek tam za mną jest, pewnie wam w biuletynie pisała, że dzisiaj będzie ze mną. Także tak, lecimy. Tak, tu mamy co? Jakiś dziadyga tam śpi. Popatrzymy na niego. Pamiętam. The guy was sleeping like a baby. Słychać mnie? No myślę, że tak zawsze się czuje. Hey you! I'd seen dead people with more life in them than this guy. Dobra. A żeby zrobiłeś ten, co tam robisz? Nie, z tego co, bo wiecie co, czy tam solucję, najpierw trzeba iść do babci klozetowej tak zwanej. Także lecimy tam, bo wiecie, nie chcę przedłużać, bo naprawdę chcę już to dzisiaj nagrać, bo pewnie... A ja chciałam też nagrać, ale nie mam czasu. Tak, to nie jest tak, że... Karteczka. Ja nie chcę zauważyć, nie ma czasu. W tym czasie, ona wtedy ma to jeszcze dziś robię. No, teraz akurat ona tam jakieś, nie wiem, pyta. No właśnie, to muszę to przytoczyć, w czasie jest taki. No, dobra, bo ona jest za mną, tak jakby. No. To ci zawsze cię słychać, nie ale będę teraz. Nie. Ty zawsze drzesz i zawsze jest tak samo. Dobra. Gdzie jest ta. O, jest babcia klozetowa. Jak pewnie pamiętacie, ta babcia klozetowa to jest ta pieprznięta właścicielka, sąsiadka Vernona. Vernona. Zasłaniasz mnie, weź rękę. No przecież nie mam. No, stagowe, buraczki, ziemniaki. Szczypiorek, pośpiesz się, bo ja chcę grać. No dobra, no. I rozmawiamy z babcią klozetową. W każdym razie był dobry obiad. Mam dzisiaj wodziankę, więc się napiję. What's the point of the view when life's not worth a sou? Hey, you're not one of those crazy, hip-happening street poets, are you? Don't be ridiculous, monsieur. A look after a pissoir. Pissoir. So what do you do? I'm a brain surgeon. What do you think? I think you look after this pissoir. Tout à l'heure. No flies on you, monsieur. As long as I don't go in there. And just what is that supposed to mean? Huh? Whoa. My don't look him I backed on. It's a well-known fact. The toilet attendants account for the majority of homicides in France. Babcia klozetowa. Dobra. Tu już zagadaliśmy, to chyba nie musimy drugi raz. You take pride in your work? A nie, jeszcze jest dalej. Tak jest, może. That must take a lot of dedication. Można z niego. In this job, the harder you work, ale się tak nawet aż mi brzuch boli, kurczę, wiecie? I know the feeling. No jeszcze. It's all very well having urinals here if I want to. But if a guy wants to, you know. You shall have to use facilities elsewhere, monsieur. As you can see. The toilets were damaged in the earthquake. No nie widzę, żeby były uszkodzone. No dobra, koniec. Czas na zapis. Dawno, powiem wam, nie nagrywałem tej gry, więc trochę jestem tak odzwyczajony. Mamy pewnie skorzystać z tego kibla, bo to żorż jest. Jest, dobra. Kamera. Brzydka tekstura drzewa po lewej, jak widzicie. Może byś ręce umył? O. Now wash your hands. Dokładnie. Obrzydliwcu. Dobra. Czas na kolejny zapis. I co dalej? Po rusztowaniu chyba mamy coś takiego. Nie wiem, wiecie. Ale to chyba z tamtej strony, bo no być może, być może. Tak. Gdzie? Tak, chodź. No, o jeszcze. O, chyba tak. No. Patrz jak szczypiorek wie. No, cholera, George. Dziękuję. Pełzaj do góry. Czy coś tutaj... Aha, dobra, nie, nie możemy jej się wychylać za bardzo. I idziemy po drabince. Dobra, tutaj pewnie musimy przeskoczyć, tak. Jak w Kongo, jak zapewne pamiętacie. No, co ta flądra się gapi? What do you think you're doing up there? Admiring the view. I can see right into your pissoir from here. Pervert! Get down from there before I call the police. Okay, okay, I'm coming. Jezu, jaka głupia flądra. Może gazetę? Wiem, co jej dam. Gumę do rzucia. Ma protezę, będzie miała z nią problem. Protefix. Jo, Protefix. Synowy kubek jej damy? Ja nie wiem.
No co George debilnie jeszcze? Ja ci każę coś zrobić, to ty jak głupek się zachowujesz. No nie wiem, co mam mi dać. Boże, no ja nie wiem, no. O co mówiła? Nic ciekawego. Tam jest jakiś robotnik, to zagadamy do niego. Dziadyga, to ten, co tak mnie przygłusza tym gównem. O, to jest jakiś zasilacz, czy coś? No. Tak? Bo, o, będziesz szedł tym tunelem, to pamiętam. No i co teraz? On pójdzie coś mu zabrać. Hey, Alphonse, what do you think you're doing? You're better off the compressor. No, what do you mean? Co ja mam tu robić? Może ja mam jakoś iść tędy, ja nie wiem. George, weź mnie nie wkurzaj. Nie, no tutaj nic nie widać. O, jest worek jakiś. Tam są narzędzia? Klucz do kanału. O. No tutaj jest jakiś kanał. George, tak czy tak już nie możesz być gorszy, bo jesteś wkurzający. Zaraz zobaczę. Nie mogę zapisać. Tego tutaj nie mogę. Bo jak ten klucz wygląda? A wiązka klucz. No jak wiązka klucza, to jest jeden z tych pieprzysz. No dobra. Dobra. To załatwiliśmy jedną z miliarda rzeczy. Co dalej? To jakieś kafe jest? Czy kawiarenka? Kojarzy mi się jak w Tomb Raider Angel of Darkness, tak jak też byliśmy w Paryżu, pamiętacie? Paryskie getto, tam też tak było. O, może coś trzeba zrobić, nie wiem, z tym, z tymi kiblami, nie wiem, coś z nimi zrobić. Zniszczyć się, czy coś, ona się tym zajmie, ja nie wiem. Zaraz zobaczymy. Nie. No to... No nie wiem, no, cholerka. Oczywiście pewnie wyjdę na głupka, bo to będzie coś oczywiste. A nie wchodzisz w miejsca, gdzie ja bym się znajdował w kanał? No to oprócz tamtego to nie. Tutaj nie możemy iść. George, weź, skończ gadanie i daj mi... Coś z tego samochodu była jeszcze ropa, to się brało, co jakiś... W ogóle nie jest aktywny ten samochód z tyłu, wiesz? Może ta fontanna, ja nie wiem. O, fontanna coś jest. Dobra, może klucz? Nie. Nie wiem, grudka węgla? Nie. Moneta, ja nie wiem, chlera, nie mam pojęcia. Może zagadajmy do tego faceta? Nie wiem. Nie, nie jest aktywny. Nic nie możemy z nim zrobić. A może po prostu znowu trzeba jego uwagę odwrócić i wtedy otworzyć ten kanał. George, po co ty mnie drażnisz? Te kanały śmieszne. No właśnie, są nieaktywne. Jeszcze raz pójdę, zobaczę. Ja już widzę, że idą otwarte.